Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie z Kizią, dzień dobry niektórym, przy okazji od razu zacznę od, zacznę od razu proszę Państwa od, proszę, tutaj już będzie dobrze, zacznę od razu od y, odpowiedzi dla Pana Hansa Klosa. Po pierwsze, ja nie ukrywam się, namierzyć mnie jest bardzo łatwo, wielu ludzi już wie gdzie jestem. Ci co strasznie chcą wiedzieć, już wiedzą. Ja po prostu tylko nie mówię. Nie wziąłbym kota do Stanów? Pewnie bym wziął. Nie marcie się. Można też wziąć do Stanów kota. Szczególnie taką kotkę z chipem brytyjskim i brytyjską książeczką zdrowia. W ogóle ona ma już 19 lat i ona już ostatnio ciągle śpi. No, uciekaj kocie. No, uciekaj, się. No już uciekaj, uciekaj. No, Musiałam być Kizie niestety i miejmy nadzieję, że proszę Państwa, się. Rozwiążę to wszystko tak, jak... I dla mojej rodziny też. No nieważne. Na razie niestety jest sytuacja taka dość ciężka, ale będzie. Co z Iranem sobie stoi, panie Rafale? Będzie. No. W Rumunii panie, ma Pan rację powiedzieć. Jestem w Rumunii, niech będzie. No. Jestem w Rumunii. Proszę zobaczyć, jakie piękne światło w tej Rumunii o tej porze. To sami się domyśla po prostu. E, y, to nie będzie i proszę Państwa, ja nie będę dzisiaj do... miły, ale oczywiście nie dla Państwa, nie dla poszczególnych osób, ale ben, nie będę miły dla społeczeństwa. E, dlatego jest taki tytuł. Sprawiedliwość społeczna czy anarchia, proszę państwa. Oczywiście sprawiedliwość społeczna to Sprawiedliwość społeczna, proszę Państwa, oczywiście to jest żart w tej chwili z mojej strony, bo tu nie chodzi o sprawiedliwość społeczną, która stała się hasłem dla różnego rodzaju ustaw pod publiczkę, teoretycznej sprawiedliwości społecznej, komisji nadzwyczajnych, stawianiu polityków po teoretycznie pod pręgierzem, i tak dalej dalej, bo oni mają to wszystko gdzieś. Powiem Państwu, to nie jest sprawiedliwość społeczna. To, co ja mówię, to jest po prostu na no, nie nazwać sprawiedliwością tłumu, ale nie chcę używać słowa tłum tu w tym moim miejscu. Właśnie. To ja wolę anarchię, River To właśnie sprawiedliwość społeczna czy anarchia to właściwie powinienem, powinienem tu postawić znak równości, nie dać zapytania, bo sprawiedliwość społeczna to jest. Ma pan rumuńskie zasłony i rumuński krajobraz, Ta? Rumuńskie zasłony i rumuński krajobraz, fajnie. No tak, szczególnie, że czasami kogut mi tutaj pieje. Indyki podchodzą i dwie kozy nawet. Proszę państwa, eee, co Amerykanie zrobią w sprawie tego zastrzelonego droda przez Iran? Proszę państwa, spokojnie. Toma to Dawiczewski, dobra? Krótkie pytanie. Dzień dobry, panie Piotrze. Co to jest PDF w cholubie? Panie Tomaszu, PDF to jest podgląd dokumentalno-filmowy. Tak się nazywało kiedyś. To, co się wpuszczało, i, było, i były albo filmy, albo audio. Audio czasami w starych czasach, w latach osiemdziesiątych, PDF to tak na początku. Już my tak samo mówili, to było głównie w hotelach. Oddzielnie leciała fonia, oddzielnie, leciała, oddzielnie leciały leciał obraz. Często to był czarno-biały obraz, potem się to zgrywało z fonią. A czasami, proszę Państwa, a potem to już oczywiście technika poszła do przodu, ale tak jak ja mówię, Betka, używam starej funkcji na temat, to już nikt nie mówi chyba właściwie na temat obserwacji, czy PDF, to jeszcze pamiętam z techniki, no PDF, PP, PT po prostu, no właśnie. No właśnie, proszę Państwa, i tak to jest. Natomiast wróćmy do tego. Proszę Państwa, Zdziwicie się i na pewno będziecie mnie chcieli, e, hej, będziemy, RK mówiłem ostatnim razem o generale Nowku, już na razie nie chcę nic mówić. Jeszcze żeba. mówiłem ostatnim razem. E, proszę Państwa, e, zdziwicie się i na pewno z wielu z Państwa się ze mną nie zgodzi i rzuci się na mnie, ale ja tym razem absolutnie zgadzam się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Nie może również wiceminister sprawiedliwości... Mówić, że jeśli ktoś jest podejrzany o jakąkolwiek zbrodnię, według prawa, można go traktować jak śmiecia. Wiecie o czym mówię, proszę państwa. Wiecie, wiecie o czym mówię, proszę państwa. Oczywiście mówię o tej perfidnej, wstrętnej, nie do opisania zbrodni na dziesięcioletnim dziecku. Ale, ale, proszę państwa, skoro już wszyscy wydali wyrek. Skoro pan minister już wydał wyrok, skoro policja już wydała wyrok, to po cholerę sąd. To może powieśmy go od razu. No. To może powieśmy go od razu, proszę państwa, bez sądu, prawda? Powieśmy go. Proszę państwa, ja zdaję sobie sprawę z emocji społecznych. Zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy, ale po to cywilizacja, i to rzymska, ustanowiła prawo, abyśmy w prawie abyśmy w prawie, proszę Państwa, trwali i żebyśmy prawo stosowali równo do wszystkich. Jeśli tak, jeśli tłumaczy się przesłuchiwanie półnagiego człowieka za pomocą paralizatora w kiblu, tłumaczy się procedurami, a wiceminister spraw wewnętrznych zaczyna od tego, że to był zły człowiek, to jeśli był zły człowiek, proszę Państwa, to co? To po, to, po co jest prawo? To może spotkać każdego z nas. Rafał Błaszczyk, a jeśli policja ma niezbite dowody, tak, ma, ma i wierzę głęboko, że ma. Zarówno dowody materialne, jak i dowody operacyjne ma. Ma, proszę państwa, zgadzam się absolutnie. Ale czy to oznacza? Ale czy to oznacza, proszę państwa, że należy tak traktować ludzi, od czego jest sąd, proszę państwa? Od czego jest sąd? Ja chcę przypomnieć cały czas kasu z pana komendy, zmuszonego do przyznania się, mimo że się nie przyznawał na procesie, ale przyznał się w śledztwie. Proszę, państwa, proszę mi wierzyć, przy dobrym przesłuchaniu, niekoniecznie za pomocą tortur, a wręcz za pomocą tortur, każdy się przyzna do każdego. Proszę, trzeba to umieć zrobić. Zderwów i tak dalej. No. Yy. Zobaczcie, co się stało przedtem. Zbrodnia rzeczywiście jest straszna nie pokażę państwu tych message'y, których na Messengera dostałem, od osoby występującej pod pseudonimem tutaj, która zna dobrze tą rodzinę i jest, są, jest sąsiadem praktycznie tych ludzi. I ona się do mnie zwróciła wyraźnie, mówiąc wprost, no. że, mówiąc wprost, że to jest coś strasznego, nikt o nic nie podejrzewał i tak dalej, i tak dalej. Ale Yy. Nigdzie na świecie nie ma takich procedur, przynajmniej jest, nie jest to tak pokazywane. Proszę Państwa, ja naprawdę wiem, jak wygląda zatrzymanie groźniejszych bandytów, jak wyglądało. U nas się wchodzi z hukiem, robi się cały cyrk, najchętniej pokazuje się ludzi w gaciach, szczególnie jeżeli są generałami, albo nie tylko generałami zresztą generałów nie wsadzają, prawda? Ale różnych ludzi, których nie lubimy, to jest przerażające. To jest po prostu przerażające, proszę państwa. Nie można wydać wyroku. Zasadą prawa rzymskiego i prawa cywilizowanego, prawa i zasadą prawa europejskiego, tych wartości, których również państwo bronicie, jak i ja bronię, tych wartości, od których Europa odeszła, jest zasadą podstawową domniemanie niewinności. Domniemanie niewinności, proszę państwa. Nie może być tak, że człowieka bierze się. Że człowieka bierze się, proszę Państwa, ja wiem, że to Państwa nie interesuje, wolicie jakiegoś drona, którego Iran zestrzelił 7 tysięcy metrów, a co mówiłem ostatnio o rakietach, to ktoś mnie obśmiał, że ja jestem idiota mówiąc na ten temat, prawda? Dobrze, niech tak będzie. Do tego wrócimy. I teraz proszę Państwa, proszę się zastanowić, co się dzieje. Mamy informacje o tej zbrodni, prawda? Szokowani jesteśmy wszyscy. Całe społeczeństwo, wszyscy pałają z chęcią zemsty, z szukaniem. Dobrze, że policja rozpoczęła pracę operacyjną. I zaczęła działać tak jak trzeba. I co dalej jest? I co dalej się dzieje? I daj pokazuje się zdjęcie w internecie, podobno to, on, to nie on umieścił ten facet. Od początku zresztą mówiłem, żeby poczekać. Co prawda, niektórych już mi kazano się zamknąć, bo zaraz wyjdzie, że to ja złapałem tego nie Nieprawda, nie złapałem, natomiast opowiem Państwu coś, w czym uczestniczyłem. Właśnie. Tomasz Sobczak, ja. Ja bronię, ale to wszystko jest w majestacie prawa. Ten człowiek, jeżeli jest winny. Jeżeli jest winny. Jeżeli jest winny, proszę Państwa. I teraz panu odpowiem. Ten człowiek powinien dostać najwyższą z możliwych kar. Powiedziałem w zeszłej KHT i mówię wprost. Nie chcę dyskutować na temat kary śmierci. Być może w tym wypadku byłbym również za karą śmierci udowodnioną, ale przypadek pana Arka Kraski i pana Komendy wskazuje na to, iż kara śmierci i byłaby, po, którzy po 19 latach okazało się są niewinni zabójstw, również ze szczególnym okrucieństwem. Również szokujących, przynajmniej w wypadku pana komendy, również szokujących opinię publiczną, i tak dalej. I okazuje się, że oni tego nie zrobili, i kara śmierci jest jej odwracalna. I to jest temat, do który warto zresztą rzeczywiście porozmawiać, ale porozmawiać bez emocji, spokojnie w tym momencie. Ale zakładam, że byłaby w Polsce kara śmierci, więc w wypadku tej dziewczynki, zabójstwa te, tego dziecka, byłbym za karą śmierci dla sprawcy pod warunkiem stuprocentowych dowodów. Byłbym przeciwny trzymaniu w izolacji, bo czemuś to się stało, proszę Państwa. Dzięki tym wszystkim zdjęciom, upublicznianiu, tym skandalicznym upublicznieniu zdjęcia z przesłuchania, które jest sprzeczne z jakimkolwiek kodeksem karnym. Nie można człowieka w gaciach, nagiego, siedzącego, skutego przesłuchiwać. Nie można, proszę Państwa. Tak się nie dzieje. Nawet jeśli to jest najgorszy bandyta, na tym polega cywilizowane społeczeństwo, mające o wartości, i to te wartości, o które wszyscy walczymy, które Europa, Unia Europejska zniszczyła. Pokazując również coś takiego. Jeszcze raz powtarzam. Ci sami, którzy cieszą się, że pokazano niosącego bandytę w gaciach, prawda, krzyczą strasznie o brutalności policji w momencie. Y tego pana zatrzymanego we Wrocławiu, przesłuchiwanego w kiblu, traktowanego polaryzatorem w kiblu i nikomu się nic nie stało. To również rodzi sytuację, w której policja, nie, policja uważa, że wszystko im można. A jeśli by, proszę państwa, okazało się nagle, że ten człowiek jest nienormalny, rzeczywiście nienormalny i tutaj Tomasz Szopczak, tak ja bronię wartości zamordowanej dziewczynki, bronię, nie tylko wa nie wartości, bronię tego życie i powiedziałem, ale od tego jest prawo, od tego stworzyliśmy cywilizację. Jeżeli mówimy o państwie, i to jest praca u podstaw, to państwo po coś jest. Między innymi po to, aby wszystkich traktować równo wobec prawa. Prawda? Bo to nie jest pierwsza tego typu zbrodnia. I nie ostatnia, proszę państwa. I będzie ich jeszcze parę. Dzisiaj na przykład widziałem w telewizji zatrzymanie, i ktoś, jakaś para pobiła roczne, niecałoroczne dziecko, które zmarło gdzieś, w Polsce. I co się stało? Proszę Państwa. I zostali zatrzymani w inny zupełnie sposób. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Odbiabrałem to jako czystą propagandę. Jacy my jesteśmy skuteczni? Jacy jesteśmy generali. Jacy jesteśmy wspaniali, jacy jesteśmy, kurczę, proszę, nie zaczynajcie z nami. Na takiego gówniarza po prostu i powiem wprost, co to się zebrało, co jesteś bzdurą, bo to jest sobrało, Na takiego słabeusza, którego normalnie powinien, aresztowałby kiedyś dzielnicowy, nawet za najgorsze morderstwo, bo tak było, wysyła się pluton, pluton sił specjalnych, jakby nie wiadomo co było. Prowadzi go się, niesie go się praktycznie. Pokazuje się i upublicznia się te zdjęcia. To ma być państwo prawa. O to chodziło RPO, i tu się z nim zgadzam, bo to dotyczyć może każdego z nas. Każdego z nas. I teraz państwu coś powiem a propos tego typu sytuacji, dlaczego należy być ostrożnym. Proszę państwa. Proszę posłuchać. Te małe zera na końcu, bo zapomniałam wyłączyć licznika, zaraz to przesunę. Zapomniałem wyłączyć displaya w kamerze, więc zaraz to troszeczkę przesunę, żeby tego nie było. Bo może to Państwa denerwować, że ktoś mówi, że ja nie ubię ustawiać, bo nie umiem. I dobrze. Teraz proszę Państwa, proszę zrozumieć. Ja wiem, że możecie się Państwo ze mną nie zgadzać. I wiem, że się nie zgadzać. Po prostu. Ale proszę Państwa, proszę Państwa. Naprawdę tak nie można. To może dotyczyć każdego z nas, bo to, to jest kwalifikacja przestępstwa w tym momencie. A czy na przykład doprowadzenie do śmierci 96 osób w katastrofie teoretycznym z upadku samolotu nie jest ciężkim przestępstwem? Nie jest szokujących, powiem szczerze, o wiele bardziej szokującym, niż zabójstwo tej dziewczynki. Dlatego że Dlatego, że, proszę państwa, ono ma te, ta katastrofa, ten, ta śmierć ma konsekwencje polityczne. Ta nie, ta ma tylko konsekwencje moralne. W dodatku, proszę państwa. Mówiłem od samego początku, żeby wstrzymać się, dopóki nie będzie komunikatu, okazuje się, że to wcale nie było przestępstwo pedofilskie i na tle seksualnym. Proszę państwa. No. E Przeciwstawiać wolność od władzy, wymawiać brak sprawiedliwości w jednym zdaniu, i co więcej, bo logikę etyki, oboje, sprawiedliwość, w życie. Nie, to nie, proszę pana, to pan się myli. To jest po prostu tutaj, co powiedziałem, to ma być sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna to jest co, powiewieszać wszystkich. To zaraz wam powiem, przyda wam przykład. Bez nazwiska, bo obiecałem. Ja też, proszę państwa, czasami ludziom pomagam za darmo i pomogłem. W jednym z miasteczek małych w, w centralnej Polsce. Trzy osoby, jedno dziecko, dwunastoletnie dziecko i dwie osoby oskarżyły człowieka o pedofilię, o wykorzystanie seksualne. Człowiek został natychmiast napiętnowany, on i rodzina praktycznie zlinczowani przez to miasteczko. Proszono mnie, w tym również matka tego dziecka, które było głównym świadkiem oskarżenia, mówiąc, że to nieprawda. Chodziło o to, że trzy osoby postanowiły pozbyć się tego człowieka. Po prostu. I stworzono. I stworzono po prostu yy, tego typu sprawę. Manipulowano dzieckiem. I prokurator, i policja natychmiast dokonały aresztowania. Lokalna prasa pokazała, co trzeba. W dosłownie faceta i tą rodzinę całą zlinczowano. Praktycznie zlinczowano. Natychmiast. I yy. Po analizie krótkiej tego wszystkiego okazało się, i tutaj byłam, tutaj ja trochę doradziłem, no nieważne co tam trzeba zrobić. Okazało się, że dziecko podaje daty, i to daty, bo tam ci popełnili błąd, że tego człowieka nie mógł fizycznie tego zrobić, bo go nie było w tym czasie. Był gdzie indziej i miał swoje własne alibi, ale prokurator na to nie zwrócił uwagi od początku, nie, i tak dalej. Wynajęty, sprowadzony zresztą psycholog, kryminalistyczny, i tak dalej, tu też użyłem paru znajomych, żeby im pomogli. Doprowadził do sytuacji, w której to dziecko z płaczem oskarżyło drugiego swojego krewnego, nieważne kogo, o to, że zostało zmuszone do tego, praktycznie. Widzicie Państwo? A już wyrok społeczeństwo wydało. Sprawiedliwość społeczna wydała wyrok. Od tego jest sąd, proszę Państwa. Od tego jest sąd. Yy, właśnie. Yy, projekt Heremol. Jakub, nie, nie nie wiem, czy o to chodziło, czy małe przybycie. Zresztą w ogóle, proszę Państwa, to jest nie, to nie jest tak w tej chwili, dlatego że co zyskaliśmy? Dzięki również tej demonstracji policji i demonstracji wszystkich, dopuszczenie do sytuacji, w której wiozą go, jego widać i krzyk całego więzienia. Słuszny prawdopodobnie, też oni wydali wyrok. I być może tak samo wydali wyrok już. Jako ludzie po prostu. Więc proszę zrozumieć. Proszę zrozumieć, że i do czego to doprowadziło? Do tego doprowadziło, że będziemy więcej płacić na faceta, który dostanie do żywocie, jeśli on jest winien. Przypuszczam jednak, że jest i że powinien dostać bezwzględne do żywocie, u nas nie ma kary śmierci, ponieważ zaplanował tą zbrodnię. Ponieważ zaplanował tą zbrodnię. Ewidentnie. Zaplanował ją, przeprowadził. W odpowiedni sposób tą zbrodnią pokierował. Pokierował tym wszystkim, widać był w tym wyraźnie premedytację, widać w tym wyraźnie, że, ci, że to nie jest wariat i powinien dostać, tylko my będziemy za to płacić. Ponieważ on będzie siedział cały czas w izolacji właśnie ze względu na to wszystko, na opublikację jego zdjęcia i na to wszystko, proszę państwa. To jest właśnie to. Tomasz Sobczak, szacunek osadzonym Tomasz Sobczak. tak, szczególnie, że wśród nich są również ich gwałciciele i mordercy. Szacunek tym osadzonym. Oni są wszyscy uczciwi, prawda? No niech pan się zastanowi, panie Tomaszu, co pan mówi? Chce pan, żeby ci osadzeni robili sprawiedliwość? Przecież mnie nie chodzi o uniewinnienie. Ja nie bronię tego faceta. Ja bronię zasad, zasad. Wartości, o którą wy wszyscy walczycie, mówiąc na przykład o muzułmanach i o uchodźcach, którzy tam te nasze wartości zabierają, prawda? Prawda? No właśnie. W tej sprawie, jeżeli już pan taki jest, panie Tomaszu Sobczak, taki zadek, to w tej sprawie jest w artykule, ja wczoraj napisałem taki poz w Onecie, w artykule Onetu, jest pewien fragment bardzo niepokojący. Otóż, yy, i to też jest w akcie oskarżenia, yy, w zarzutach, który, nie w akcie oskarżenia, tylko w zarzutach postawionych przez prokuratora, że ten Jakub jakiś tam, Nieważne jaką tam, jaką się tam nazywa, ten właśnie podejrzany, bo on jeszcze jest podejrzany, nawet jeżeli jesteśmy na 100%, to dopóki nie zostanie skazany, będzie oskarżony, będzie podejrzanym, potem oskarżonym, dopiero potem skazany. Bo takie jest prawo i tak trzeba żyć. Po prostu. Wie pan, Wiecie Państwo, tak trzeba myśleć, bo inaczej. Dobrze, skończę najpierw to. To tam jest coś takiego, że on namawiał kogoś do tej zbrodni. I to jest przerażające, dlatego że policja teraz twierdzi, że ktoś się zgłosił, kiedy? Bo jeśli zgłosił się, nawet na krótko przed śmiercią tego dziecka, to co zrobiła policja, żeby to dziecko uratować? To dziecko było do uratowania. Trzeba było zawiadamiać rodzinę, instytucje, że jest, taka, że jest taki przypadek. Jeżeli zgłosił się przed, to co policja z tym zrobiła? Ale jeśli zgłosił się po, bo przestraszył się sytuacji, w jakiej mógł się znaleźć, to oznacza, że to także jest współwinny. Przykro mi, jest współwinny, bo nie poszedł na policję i nie powiedział. Z drugiej strony, proszę Państwa, 30 lat propagandy, trochę bzdurnej propagandy i to, co się dzieje teraz, mówienie o donosicielstwie, ataki, nies niesamowite, niesamowita odpowiedzialność zbiorowa za różne rzeczy, powodują, że ludzie wolą nie widzieć. Nie słyszeć. I nie mówcie mi, proszę państwa, że się z tym nie zgadzacie. Nie mówcie, że się z tym nie zgadzacie. Po prostu. Damian Kwieciński, ja wiem, że to była jego ciotka, wiem dokładnie, ja wiem o tym, wiem to wszystko, nie chciałem o tym mówić. Wiem również, że to że jest w Australii, tam jedna część, część rodziny. Wiem również, że to jest zupełnie. Wiem również trochę więcej, dowiedziałem się na ten temat, ale co z tego? To nie o to chodzi. Dobrze, nie interesuje mnie, że to jest nienormalne. Facet dokonał, jeżeli to on, a wszystko wskazuje, że to on. Dokonał strasznej zbrodni, za którą powinien zostać ukarany najwyższym możliwym wymiarem kary, jaki jest w naszym kraju. Jakby była kara śmierci, byłbym za tym. Ale, proszę Państwa, od tego jest prawo, a nie my. Po to dałem ten przykład z facetem oskarżonym o pedofilię. Nie wymieniam nazwy miasta i tak dalej, bo po tym wszystkim nastąpił odwrót. I zaczęto z kolei szczypać tego dzieciaka, które zostało zmuszone i zmanipulowane. Taka jest sprawiedliwość społeczna. A więc co, powiesić wszystkich? Oj, proszę Państwa, coś tutaj nie chodzi, nie? Nie wiem, co tutaj nie chodzi od świeżego. to. Nie wiem, dlaczego coś mi tutaj zwisło chyba. No, już idzie, proszę państwa. No. Rozumiecie państwo? Więc możecie się. Możecie się, proszę Państwa, ze mną zgodzić, nie zgodzić. Nie, ale powiem wprost. Ale powiem wprost jeszcze raz. Yy, uderzmy w piersi. A może ta reakcja, taka dość brutalna i rzeczywiście troszeczkę na pokaz, polega na tym, że rzeczywiście ktoś sobie przypomniał, bo sporządził notatkę służbową, która poleciała gdzieś do szuflady, że zgłosił się do niego na przykład tydzień temu jakiś facet i powiedział, że taki, a jaki Jakub A. namawia go do morderstwa dziewczynki, dziesięcioletniej dziewczynki. A oni to powiedzieli, a ja to chyba wariat i wrzucili to. A ja znam inne policje i wiem, że w każdym kraju, proszę Państwa, w wielu krajach natychmiast zostałyby zawiadomione odpowiednie instytucje, bądź z tym, którym jestem, odpowiednie instytucje i natychmiast by była rozmowa z rodzicami, co się dzieje i że jest taka możliwość. Na wszelki wypadek. To się nazywa, proszę Państwa, prewencja, o której zapomniano. To się nazywa prewencja, proszę Państwa. Jan Kowalski, ja się z Panem zgadzam. Tylko, że powiedziałem jeszcze raz, i tak i nie są, i nie, nie używam tu argumentów religijnych, tu jest argument ludzi niewinnych. Proszę pomyśleć na ten temat. Dlatego nie chcę zabierać głosu w tej dyskusji. Osobiście powiem szczerze. Znaczy, ja mam swoje zdanie na ten temat, ale obawiam się, że niestety, Marinda, uderz tu prawicowie, to ja nie jestem prawicowiec? Znaczy, ja jestem prawicowiec, do mnie o mnie pani mówi? Właśnie. Więc proszę pomyśleć. Proszę pomyśleć. Jarek Pazurek, nie, ja to powiedziałem złośliwie, bo on, to to powinien wstawić cudzysłów sprawiedliwość społeczna. Nie, nie. To jest tak, jak my rozumiemy sprawiedliwość społeczną. Rzucić innych na pożarcie, bez względu na to, czy są winni, czy niewinni. Nie zastanawiać się. Ja to z tą sprawiedliwością społeczną słyszałem, proszę Państwa. Ta sprawiedliwość społeczna polega na tym, na przykład na tym, że yy, na różnego rodzaju. <grych> lekcjach na tym, że nie można w Polsce odkupić swoich win, jeśli jakie winny się nawet popełniłeś, nawet się ich nie popełniła, no ale dobrze, bo kiedyś się było gdzie indziej, teraz się jest gdzie indziej i tak dalej, że dwadzieścia parę lat pracy dla tego kraju z narażaniem życia, niektórzy za to zginęli również, nic nie jest warte, ważne. To jest ta sprawiedliwość społeczna, proszę Państwa. No. Więc, panie Jurku, ja nie mieszam pojęć. Ja po prostu żartuję sobie z tych pojęć. Rozumie Pan? Ja wiem, co to jest sprawiedliwość społeczna. Sprawiedliwość społeczna to co? Wszyscy mają te same żeląki i wszyscy powinni dostać po tak. Zarówno ci, którzy len, ledwo pękają, przepękają swój dzień od 8 do 16 w pracy, tak jak i ci, którzy ryzykują życiem i zdrowiem. Tak samo, tak jak, tak samo, prawda? Że tyle samo powinna zarabiać panienka, która, nie wiem, przepisuje coś na maszynie w komendzie głównej, jak i policjant, który jest, prawda? Który, który ryzykuje codziennie życiem na ulicy, tak? To jest ta sprawiedliwość społeczna. O tym pan myśli. To proszę iść, są takie partie. One się nazywają teraz prawicowe, kiedyś się nazywały komunistyczne. Proszę wybaczyć, proszę wybaczyć. Nie mam do pana żalu, oczywiście, proszę zrozumieć, ale. Proszę, nie, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale jeszcze raz powtarzam, proszę państwa. W całej tej sprawie absolutnie zgadzam się z rzecznikiem praw obywatelskich i nie mogę zrozumieć tekstu pana ministra. Pana ministra, który mówi, że który Polska zachowała się tak, jak przewidują procedury i do czynu i związanego z tym ryzyka reakcji na zatrzymanie. Jaka reakcja była na zatrzymanie? Po prostu? Jakiej reakcji? Chore to jest. Jeżeli pan wiceminister tak mówi, to przecież jest jakaś przesada. Dysk, czyli zachowanie policji jest stosownie do, adekwatne do czynu, czyli co? Jeżeli ktoś na przykład jeżeli ktoś na przykład ukradnie coś, to co? Zatrzymujemy go w białych rękawiczkach, mimo że będzie miał pałę przy sobie, noże i te wszystko. A jeżeli tutaj ja takiego mordercę będziemy zatrzymywać w ten sposób, to chore proszę państwa. To jest chore. Jurek Pazurek, a tu się akurat z Panem zgadzam. Tu zgadzamy sobie, dlatego ja zażartowałem sobie z tą sprawiedliwością społeczną i nie mieszam pojęć, naprawdę. Pan wierzy, jest albo sprawiedliwość, albo niesprawiedliwość, zgadza się. To, bo sprawiedliwość społeczna świadczy o tym, że jest o nierówności przede wszystkim, bo nie ma równych społeczeństw, prawda? No właśnie. Adam Wojtala, nie, proszę nie być złośliwy, uświadomię pan, że jestem głupi, przekonał mnie pan, nie pan. Panie Adamie Wojtale, czuł pan sobie, że mnie żartuje i kpi? Nie. Ja po prostu powiedziałem, co myślę na ten temat. I mam prawo, tak jak i państwo macie prawo myśleć. No, Ale nie może minister sprawiedliwości potwierdzać, yy, robić coś takiego. Dominik Woszyk, ale coś źle zrobiła policja. Przede wszystkim bardzo źle zrobiła, że, do, że doprowadziła do sytuacji, że to jest w kamerach. Widać w tym propagandę od razu. Po drugie, zatrzymała faceta niepotrzebne użycie siły i środków na kogoś takiego, kogo by zatrzymał kiedyś zwykły dzielnicowy po prostu. I to zrobiła źle. Procedury oczywiście, może nie, no nie, nie jest wina policji, procedury ustawia prawo, ustawia prawodawca. Jak widać, nasz prawodawca uważa, że każdego trzeba od razu zdgnoić po prostu. Wiecie Państwo, w latach 90 w Rzeszowie, siedziałem w ówczesnym szefem delegatury i szefem Wydziału Rosyjskiego i Ukraińskiego, robiliśmy tam różne rzeczy, nieżyjącym już popełnił samobójstwo na skutek zresztą ustawy dezubekizacyjnej, de z czego obśmiano się w telewizji zresztą, autentycznie popełnił samobójstwo Jurek Ci obśmiano się z tego i dwóch dziennikarzy i jeden znany pan obśmieli się z tego w telewizji Polsat i to y, jest y, fakt, bo to jest z tego samobójstwa zresztą ale była sytuacja, w której wtedy władza nagle wymyśliła, żeby korupcję policji, wiecie państwo żeby korupcję policji Zliczyć trzeba ich przenosić. Tych na przykład z nadmorza w Bieszczady, tych z Bieszczad tam. I by doszło do sytuacji tragicznej, w której dwóch młodych policjantów, pewnych siebie, świeżo po szkole, napalonych tymi amerykańskimi westernami, uzbrojonych po zęby, poszło po jakiegoś bieszczadzkiego drwala, naturszczyka, który był tak jak cholernie pijany, żeby go doprowadzić na rozprawę, bo się nie stawiał. On był pijany, bo on był ciągle pijany. Ten naturszczyk. To, co by załatwił policjant będący z tamtych regionów i z tamtych terenów, skończyło się tragicznie, dlatego że pijany drwal zobaczył policjantów, wziął piłę i zaczął iść na nich, i któryś z nich pociągnął z karabinu. A oni wtedy byli uzbrojeni w karabiny. Pociągnął z karabinu i zabił tego drwala. Za co? Za to, że się nie stawił do sądu, bo po pijanemu coś tam potłukł. On by jak wytrzeźwiał, by sam przyszedł. To jest, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, właśnie to, o czym ja mówię. Tylko nikt tego nie rozumie. Panie Damianie, oczywiście, że nienormalne, ale mnie nie o tym sądzić. Ja wiem jedno. Są dowody DNA najprawdopodobniej są bardzo mocne dowody. Facet jest winien, facet zostanie skazany, ale to nie znaczy, że ma zostać już powieszony. Bo po cholerę wydawa się to wszystko pieniądze, skoro zarówno policja, minister sprawiedliwości już go skazał. No Już go skazał. Po prostu. Marek Zegarek nie interesuje mnie, jak oni je krytykowali. Ja w tym momencie nie krytykuję. RPO nie broni tego faceta, tylko popieram RPO w tym momencie, broni zasad, ponieważ może to spotkać każdego z Państwa i co będziecie powiedzieli? Powiedziałem, nie można wydawać wyroków przed sądem. W ogóle zrobiono z tego cyrk. Sam, jeszcze raz podam nam wyciek tego zdjęcia. Jest karygodny, a było to moim zdaniem specjalne. Właśnie. Dobra, proszę państwa. Yy, możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale ze mną trudno. Tak powta powtarzam, że tak będzie. Laki lako, właśnie Kratonipie przy odpowiedzi. Ja nie kto tak mówi, ja nie mówię, ja się śmieję z tego wszystkiego. A co, może mieli go my, kolację upostawić? Dobrze mu zrobili, będę jedna. Wioletta Owczarzak, bardzo dobrze, proszę A pani sobie wyobrazi w tej chwili, że to jest, tak, tak uważa, że ktoś rzuca podejrzenie o pedofilię na pani syna albo pani brata i jest pokazane idealnie tak samo. A może to zrobić. Ja właśnie pokazywałem, że tak było. Tak się zdarzało. No, po prostu. Yy, mama, ja się, co pan powie o pielgrzym ale powie wprost. Yy, ta parodia mszy, to obrażanie określonych uczuć i wartości, o które ja walczę, dla mnie jest to samo, dla mnie jest to tożsame z tym, o czym mówię od samego początku. Jest to sprzeczne z wartościami, na których stoi Europa i powinno być naganne, Ka może nawet nie tyle karalne, bo uważam, że nie można, nie można karać ludzi za poglądy, ale... Powinno to być dokładnie skrytykowane, potępione, a ci ludzie z LGBT niech się zastanowią. Niech się zastanowią, bo sami sobie strzelają. Zaną Skowyś tak, tak, oczywiście ma pan rację. Trzeba było wysłać cały oddział antydorystyczny na jednego gnoja. Boże, kochany, chore to jest. Chore to jest. Natomiast jeszcze raz powtarzam. No właśnie. Yy, Kronika 13, jeszcze jedno, Dobrze, to mu nie dawać już również adwokata. Po co mu dawać adwokata, prawda? No. Tomasz Dawiczewski, podobno na Gądka i była dano, jak facet pobił psa. Oczywiście, że tak, ponieważ to jest kwestia sensacji. A tu jeszcze raz powtarzam, motywy nie są dla mnie tak okrutne. Jeszcze raz powtórzę. I pamiętajcie Państwo, fragment o tym, że on usiłował kogoś tam mówić, pytanie proste, kiedy ten ktoś się zgłosił, kiedy policja się o tym dowiedziała. To jest ważne. Bo jeśli przed zdarzeniem, to przykro mi, mogli uratować tą to dziecko. Mogli. Ja bym tak zrobił, ale nieważne. Ja się nie liczę. Mam prawo myśleć. No. Ścigane, ma coś do LPG, raz, a co to jest LPG, bo nie wiem, kto do mnie nazywa, mnie ktoś nazywa rasistą? Kto mnie nazywa rasistą? Chore po prostu. O właśnie, a co słychać u Stefana W., właśnie tam też są podejrzenia o różne dziwne rzeczy i tak dalej. Mam pytanie: Po prostu, ktoś mnie tutaj nazwał rasistą. Chcę wiedzieć, dlaczego mnie pan nazywa rasistą, ścigady 70. Co to jest LPG? Bo nie wiem, kto mnie nazwał rasistą. Mnie nazywać rasistą to jest chore. No. Czy nie myślał pan o organizacji spotkania na neutralnym gruncie z dami, widzami, w celu porozmawiania o pańskiej twórczości i ewentualnej sytuacji w Polsce? Myślę, że zarazem u siebie. Proszę państwa. Ja powiem Państwu wprost, to jest niemożliwe. Z jednej przyczyny, ja teraz jestem generalnie, dzisiaj na przykład, to jeszcze mi ślady zostały, bo niedawno, nie ja wszystko, proszę bardzo. Jeszcze tymkowałem dzisiaj po raz pierwszy w życiu. Co jest straszne, nie pasuje mi to, ale co, w końcu nie mam wyjścia, końcu pracuję przecież. Zajmuję się rzeczami poważniejszymi od tego wszystkiego. Jeśli chodzi, znaczy przepraszam, że nie chcę państwa obrażać. Poza tym yy, z tymi książkami yy, Jakoś nikt nie chce kupować, w związku z czym nie są dobre. Yy, właśnie. No. Jan Kowalski, ja tu się z panem absolutnie zgodzę. Także gdzie bym to miał zorganizować? Za czyje pieniądze? Ja nie mam żadnych. Nie śmierdzę Po prostu. I już. No. Właśnie. No właśnie chciałem się dowiedzieć tego faceta, który tutaj tu jest, żeby zanim go usunę, niech on powie mi dokładnie, dlaczego nazywa mnie rasistą. No właśnie, Liquid Petroleum Gas LPG, niech będzie, no. niech będzie. Marczeński. I się resortowe dziecko przyznało, to znaczy wdóctwo. Zaraz, przepraszam, ale o co panu chodzi, panie Marcini? Nie rozumiem. Gdzie jest resortowe dziecko? Jakie się przyznało? Do czego? Bo nie wiem. Proszę mi powiedzieć. Oj, Panie Łukaszu, jaki tynk. No Jakiś tyk, no, tyk. Nie wiem jaki. Nie znam się na tym. Ja w ogóle się na tym nie znam i dobrze. Pracuję w Policji cień podejrzeć, że koleś, to ją mam zatrzymać jest ben zawsze rozważałem kwestię o wsparcie więc co tu jest chore Zadanąkowo 76 nie to, że cień wsparcie tylko po prostu jest kwestia rozpoznania i dobrze ja, dobrze ja pana ja rozumiem z jednej strony Zgadza się tylko że po cholerę było to filmować i pokazywać w telewizji Po co? Daliście również argument adwokatowi nie zdajecie sobie sprawy, jaki argument adwokatowi i różnego rodzaju obrońcom bez sensu. Jeśli go zatrzymaliście w ten sposób, bardzo dobrze. Tylko po co było go, kiedy już się zorientowaliście, że nie ma w domu broni, nie ma nic, to po co było go kuć? Trzeba myśleć, a nie wykonywać procedury. Czy ci w takim razie, panie Skowot, ci, ci, którzy, którzy tłukli faceta, paraliza, traktowali was za paralizatorem w Kiblu, niegrzecznego człowieka, im zmarł, też byli zgodnie z procedurami, postępowali? Niech pan to powie, skoro pan pracuje w policji. Niech pan przestanie, bo wszyscy potępiacie, krzyczycie na zomowców, na milicjantów, że mordowali, że to, że tamto, a robicie to samo w tym momencie, w tej chwili. Dojdzie do takiej sytuacji, w której nie będziecie mogli wyjść. Co powiecie za 5-10 lat? Pomyślcie. To, że weszliście w takiej sile, nie ma nic wspólnego. Dobrze, żeście weszli, ale wiecie, co by Amerykanie zrobili? Natychmiast. Byłem z policją na szkoleniach w Policji Amerykańskiej. Zdarzyło mi się w swoim życiu. Widziałem. Wiecie co, jakby się zorientowali, że nie ma broni i tak dalej, kazaliby mu się ubrać, zaskuli go z przodu i wyprowadzili normalnie, bez tego cyrku, bo natychmiast oceniliby sytuację. No panie Zenon 76, niech pan to odpowie w tej chwili, jak pan taki mądry. No, Och, Boże kocha. Sorry, sorry, proszę, państw, proszę Państwa, ale niech Pan mi po prostu wprost powie. Niech Pan mi po prostu, niech to odpowie, Pan mówi, że w ten sposób. Sebastian Wojskowy, i tu się zgadzam z Tobą, Sebastian. Absolutnie się zgadza. Się znamy z Sebastianem, tak tylko jesteśmy na ty. Żeby pokazać, że Państwo jest takie skuteczne. To owszem jest chore zębio. Tak, oczywiście. Trzeba było tego nie robić, trzeba było pomyśleć. Nie wiem jak, ja kiedyś, kurde, pamiętam nawet, jak było, jak wchodzili do terrorysty. To zawsze, jak określili, że tego nie ma broni, czy zabezpieczyli, normalnie faceta siadzali, uspokajali, pozwalali mu się ubrać i wyprowadzali. Normalnie. Najwyżej wbrali go tylko tak, jak on chciał, żeby nie było widać twarzy, szmatę na głowę, czy coś tego, żeby go zasłonić. Tego zasłaniali ciałem jeszcze. I w takich rzeczach również uczestniczyłem, proszę państwa. A tu jest co? Pokazanie, że państwo mocne złapali bandyty, i pan minister już, już wydał wyrok. To po cholerę płacić podatnik, płaci za sąd. Taniej jest po prostu już wziąć latarnię, kawałek sznurka i na latarni go powiesić. Chore, chore. No. no właśnie, Dawid Bielicki. Ten pan nigdy nikogo nie zabije. Sądy są od wydawania wyroków, bez względu na to, jakie one są, to są. Bo inaczej zostaje zaje cholerstwo po prostu. I już. Mateuszem, ty ja uczyli. Nie, ode mnie się nic nie uczyli, ja się uczyłem. Nie jesteśmy na typu za tym. No. Ja nie działam w wATE Zanącką. No tak. No nie chodzi o to, gdzie pan działa. Ja po prostu mówię, nie może pan jako policjant, panie Zetonskowot, ja pana rozumiem, nie można cię myśleć w ten sposób. Trzeba rozpoznać sytuację. Poza tym, was wystawili, to wy dostaniecie, bo wykonaniecie procedury. Wykonujecie, wykonujecie bezmyślnie procedury, które są idiotyczne. Sami o tym wiecie. Jak to jest? Sam pan wie dobrze, jak to wygląda. Właśnie. Chodzi o zasadę. No. Przyjechaliście ze wschodu, a siar ruskiej, później strzelaliście do góry głód długiem. Tak, Gosiamona, ja strzelałem jako pierwszy, zgadza się. Flaming, flaming. Nie wiem, nic, żadnego tynku nie kładłem, wygupiam się, ja tam byłem jako... Nie wiem, po co ja tam byłem po prostu, no. Stałem, stałem i wycierałem coś, kurde, i, i już. Chrys Kast, chore jest to się z bordercami? Tak, chore, tak jak z tym brewikiem. Chore, oczywiście, że chore. Te wyroki są za małe, ale mnie chodzi, o pro, chodzi o co innego, nie o pieszczenie się z bordercami, ale o państwo prawa. O prawo i procedury prawne, rozumiecie państwo? Proszę zobaczyć, do czego zmierza ta dyskusja. Czy Państwo chcecie naprawdę, żeby wszystkich zabyle co? W gaciach, w takim czymś, w, w, dla kamer i ucieszy gawiedzi sprowadzano gdziekolwiek? Chcecie? No No właśnie. Żeby wszyscy byli zachwyceni. Powiedziałem jeszcze raz. Tego faceta w kiblu na policji też, jest, też był winien? Też był zgodnie z procedurami? No. Marzena Kramer, to jest jeszcze. A co rodzina? Rodzina też jest winna, więc może skazać go razem z rodziną całą od razu. Były takie przepisy. Były takie przepisy już. Stalin ogłosił o dzieciach wrogach ludu. Nie wiem, czy wiecie, do 12 roku życia jest taki przepis o dzieciach wrogach ludu. Ci, których w Wielkiej Czerny zostali aresztowani, do 12 roku życia dzieci szły do ochronki gdzieś tam, a po 12 roku do więzienia albo na Syberię. I tak skazywano. O, pierdoli, idzie dwa dromią, tam wióry lecą. Mak dwa. Słuchaj, gościu, ze mną się tak nie rozmawia, to jest pierwsze, więc posłuchaj się gościu. Mak dwa. Może się przedstawisz jeszcze. To posłuchaj se, gościu. Uważaj, żebyś ty nie był wiórem. Uważaj, żebyś ty był wiórem. Masz rację. Stalin mówił tak samo. Stalin mówi tak samo. To chyba są rzeczywiście nowe prawicowe partie. Czysto stalinowskie. Do widzenia panu. No. Eee... Dobrze. Dobrze, dobrze, to panie Oleg wąskim Ja rozumiem. Ja mogę. nie jestem prawnikiem, mogę używać złego określenia. Państwem prawnym niech tak będzie po prostu. I już. Dobra, proszę państwa. Następna rzecz, o której mówimy. A, Marcin Zaniewski, tego nie wiem, kim jest Marolenda. Olinda. No. proszę państwa. Dobra, teraz zaczynamy teraz zaczynamy. Ktoś zadał mi bardzo, ktoś prosił mnie Pan Adam, zresztą na Facebooku, nie wiem, czy ogląda, więc nie wymieniam jego nazwiska. Prosił mnie, żebym obejrzał sobie konferencję z wyników śledztwa w sprawie tego lotu holenderskiego. I dzisiaj posłuchałem, co mówił na ten temat Putin. Najciekawsze zdanie Putina było, że Rowca zawsze brała winę na siebie, jeśli była winna. Cholera jasna, pierwsze widzę. No, to to znaczy, wzięła wzięła, kto Putin odkrył? My, dla mnie Putin był bardzo odkrywczy dzisiaj, bo skoro Rosja zawsze brała winę na siebie, jeśli była winna, to, to za drugą wojnę światową też wzięła ze sobie winę, za Katyń, za wszystko też wzięła ze sobie winę. Mateusz, nie stali na biuro polityczne, ha 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 ha. No. no, więc proszę państwa, to było ciekawe, co mówił Putin, ale to jest przykład, jak należy prowadzić śledztwo. Śledztwo, które oni na początku odpolitycznili zupełnie, poszli po procedurach, zaangażowali służby, zaangażowali obcych, zaangażowali partnerów, sojuszników, zbierali dane, dowody, sprawdzili procedury, poszukali. Kurczę, blade, to jest wzór. Jak taka mała Holandia nie bała się Rosji i to zrobiła? O, ale Rosji to jest. No właśnie. Naprawdę, tą konferencję w oryginale <kluzny> warto posłuchać. I mam nadzieję, że polska komisja do spraw Smoleńska też to posłucha, żeby pokazać, jak to trzeba zrobić. W tym aspekcie nadal twierdzę, że wraz z wydokiem na pana Arabskiego, mimo enuncjacji pani Moniki Olejnik w stosunku do pana Sasina i różnych innych rzeczy, uważam, że jest po ptokach, nikt więcej nie zostanie skazany, sprawa została zamieciona pod dywan, mamy pomniki i będziemy mieli parę mszy jeszcze. I to jest wszystko, co to jest w Polsce. I winni temu wszystkiemu będą chodzić cały czas po. Będą chodzić cały czas powolności. Niestety. Tak to jest, proszę Państwa. Tak to jest. Natomiast świetne to rzeczywiście było, bardzo mi się to, powiem szczerze, podobało, bardzo mi się ta konferencja podobała. I muszę powiedzieć, że byłem strasznie e, zaskoczony, znaczy nawet nie byłem zaskoczony, bo po prostu te, ten niewielki wywiad w porównaniu z nami przecież uda się cała masa etatów i tak dalej. No właśnie. I tak dalej, to potrafił zrobić naprawdę to, co powinna zrobić instytucja państwa w takiej chwili. Ja tam nie był to nie był, tam nie leciał prezydent. Tam nie leciał prezydent, proszę państwa. Zdaję sobie sprawę, tam lecieli obywatele. No. I oni po prostu obywateli w ten sposób. I oni w ten sposób obywateli swoich chronią i czczą. I bardzo bym chciał, żeby Polacy zrobili w Polsce było to samo. Właśnie. E... No, bo, bez względu na to, co myślimy o Holandii, to w tej sprawie, proszę Państwa, to w tej sprawie choledzy zrobili wszystko. Mają winnych, będą ich szukać. I dobrze, Rosjanie postawili zresztą Putinę w bardzo złej sytuacji: no bo co? Nie będzie Bóg chronić, a u nas? No u nas to Rosjanie prowadzili śledztwo, jak widać po ostatnich wizytach w Smoleńsku, nadal je prowadzą. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze jakieś, jakieś pytania można prosić. Sorki, ja tak trochę dzisiaj powiedziałem, że państwo, się, że państwo się na mnie obrazicie. Niektórzy, a za to, co mówię RPO, to RPO to się na mnie wszyscy obrażają, bo znowu źle zrozumieją. Wroński popiera RPO, skomuszał. Nie, no pewnie komu Hezbek popiera właśnie kogo. Nie, nie, nie popiera. Wielu rzeczy nie popieram, które robi RPO, ale w tych sprawach, w tej sprawie ma rację. Tu chodzi o zasady i to chodzi o zasadę rzymską, zasadę cywilizacji, na której. Również oparta jest Europa. Na wszystkie zasady cywilizacyjne Europy, które Unia Europejska złamała. Na tym jest oparta Europa. I między IRPO właśnie tego broni. Ja tego też bronię. Natomiast a przejść jeszcze dziś niektórzy w załączeniu rozczycie, że Katy do zbrodni nie jest No mówią no ale proszę posłuchaj, bo dzisiaj dzisiaj czy wczoraj to było, chyba dzisiaj był miał Putin Putin doroczne spotkanie z dziennikarzami czy z kimś tam i właśnie to pokazano w sprawie tego Holenderskiego. i On powiedział tam takie zdanie, że no Rosja i zawsze bierze na siebie winę, jeśli jest już winna. No więc Roześmiałem się, bo ja jeszcze nie słyszałem w historii, żeby Rosja była czemukolwiek winna. Rosja jest zawsze niewinna. Jaką winę na siebie wzięła Rosja? No proszę powiedzieć mi, no bo nie wiem, jaką winę. Rosja jest najbardziej niewinnym krajem na świecie. Przecież. Przecież wszyscy wiemy, to jest śmieszne w ogóle. I Putin jest śmieszny, ale to świadczy również o tym, że Putin też nie wie, co zrobić że jest zaskoczony tym, co się dzieje właśnie. Matagoras, pani Piotrze, Żekolania jest trochę pododalona od Rosji, więc może sobie na wiedzy, bo myślę sobie, tak, proszę pana, może tak, ostatecznie, rzeczywiście, tak, to prawda. Znowu wchodzimy do sytuacji. Przeczytałem, nie będę wymieniał nazwy, nazwiska znowu pewnego geopolityka. Powiedziałem, geopolityka dla mnie jest tylko i wyłącznie narzędziem. Ewidentnie już wręcz mówi nam, że powinniśmy do tej Rosji się przytulić, wybrać i tak dalej. Boże, co za naiwność. Ludzie nie rozumieją, dlaczego oni wszyscy nie rozumieją. Oczywiście jest trzech graczy w tej chwili głównych na świecie. Trzech graczy głównych na świecie to jest po prostu: to są Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny, nie w tej kolejności. I Chiny. To są trzy główni gracze na świecie. I teraz to wszystko razem i to jest odpowiedź na Iran. To wszystko razem właśnie się zaczyna dziać na terytorium Iranu. Tam jest ta próba sił, proszę Państwa. A my mamy naprawdę możliwość w tej chwili świadomego wyboru strony. Ja mam nadzieję, że wybierzemy amerykańską, mimo tego, co Państwo mówicie, ponieważ w propozycji Trumpa jest propozycja systemu i to my mamy inwestować w system, bo sam, jeszcze raz powtarzam, samoloty to nie jest kupienie tylko samolotów jako zabawek dla dzieci. No, no właśnie. Natomiast dzisiaj była też ta informacja, drona z 7000 tysięcy, to znaczy, że mają ktoś im te namiary dał. Powiedziałam, że jest, są ogromne inwestycje wielomiliardowe, inwestycje Chin, które prawdopodobnie są w systemy rakietowe, a z różnych danych źródeł wynika, że, może się, że rakiety Iranu mogą dosięgnąć na przykład Warszawy, a tego nikt nie mówi. I geopolityzy też. Ścigany się mi niech się boją bandeci policja. a to, że czasami zginie przed kogoś ktoś nie winny, cóż tak mu bywa. Ścigany się mi się jeśli to będzie pana żona, pana dziecko. Też pan to powie? Trzymam pana za słowa. W takim razie. E, taki facet nazywał Józef, Józef Dżugaszwili się nazywał. Dlaczego Wielka Brytania utajniła akta katyńskie na kolejne 50 lat? Jacek Szalas, Bo prawdopodobnie, prawdopodobnie w tych aktach, których oni mają, są, że oni dobrze wiedzieli, tylko że właśnie sytuacja polityczna i sytuacja strategiczna i Druga wojna światowa i to, że nagle wujaszek Joe, że ten wstretny bandyta Stalin okazał się łagodnym wujaszkiem, świetnym wujaszkiem Joe, spowodowała, że mogą się wstydzić po prostu. Mogą się wstydzić, że nie reagowali wtedy, kiedy powinni reagować. A nie reagowali, jestem pewien. Wielu rzeczy muszą się Brytyjczycy wstydzić również. Samot Kranicki robił się na Ukrainie, a nie w Rosji. Rafał Wojnowski, ja wiem, tylko że został zastrzelony przez rosyjską rakietę i przez Rosjan. Eee, dopisałem jeszcze jednego gracza, Niemcy, kto aktualnie oni eksportują za 120 milionów euro miesięcznie plus rynek, eee, Olek Wąsty-Prekowski, dobrze pan ma rację, tylko że ten gracz e, to nie jest samotny gracz, proszę pana, e, ja cały czas mówię i tu jest taka KHT o wiecznym sojuszu niemiecko-rosyjskim, no, z malutką przerwą na bijatyki, e, gdzie ginie trochę ludzi, dla oczyszczenia atmosfery, to proszę to wybaczyć ten żart, ale tak to trochę to nawet nie jest żart, tylko tak, tak to wygląda. To największym sukcesem KGB i Rosji i Związku Radzieckiego było przyłączenie RFN do NRD, co widać w tej chwili, co się dzieje. Ten gracz, Niemcy, to jest niemiecko-rosyjski gracz. Należy traktować to razem. Amerykanie już o tym wiedzą i chcą wstawić Klina, którym jest Polska, więc to geopolitykom do głowy nagle nie przychodzi po prostu. Przykro mi. No nieważne, znowu ruszam świętość, czyli geopolityka, ale ja się nie znam, ja jestem fizyczny, ja jestem głupi, także nie, już. nie muszę się znać. Gdyby nie Stalin, to pana pewnie dziś by tu nie było, Tommy James Gitar. Tak pan uważa, że gdyby nie Stalin, to by mnie tu nie było? No tak, Stalin mnie uratował, zgadza się. No. Pan Wółkownik, wiem, że przepisy postępowania, wiem, że są sądy od tego. Ja to wszystko wiem, ale mnie tylko śmieszy sama ta kwestia, że ktoś może zakochać się w członku Wastajemnicy, że Karaldy. karalny. Damia Kwieciński, tam jest wiele rzeczy karalne, no na przykład namawianie, nawet nie zgłosi, jeżeli ktoś według prawa. Przynajmniej amerykańskiego to wiem, ale czy według polskiego to nie wiem. Nie jak jest jakiś prawnik, niech mi wyjaśni, czy to jest prawda, bo jeśli ktoś kogoś namawia do popełnienia przestępstwa i ten ktoś tego nie zgłosi, a przestępstwo zostanie popełnione, nawet jeśli nie uczestniczy, to y, też może być potraktowany za jego współudział. Tak jest w Ameryce, jak jest w Polsce, nie wiem, czy w tym momencie. No. Janusz Wiek, pozdrawiam kota miałczka i całe tego. Od Kizi też. Kizia tu śpi, już one już. Właśnie moim zdaniem na dzisiejszy czas USA to jedyny sojusznik, który pozwoli nam się podnieść, bo w ogóle nie wchodzi rady Oczywiście globalny. Jesteśmy bram... Tak, oczywiście, że jesteśmy. I tutaj się zgodzę z tym, tym, że jesteśmy rzeczywiście jednym z kluczowych rejonów i dlatego mówiłem, i to mówiłem w swojej KHT trochę jeszcze wcześniej przed tym wykładem, że to jest jedyny, że jesteśmy po raz pierwszy w historii, nawet jeśli to będzie jałta, mamy prawo być, mamy okazję być przedmiotem i bądźmy tym przedmiotem, tylko zrozummy to, co chcą, nam chcą powiedzieć, a nie róbmy właśnie. Jerzy Gruszta, które zostały złamane, przekroczone. Na przykład wizerunek, pokazanie wizerunku tego człowieka. Ja nie powiedziałam, że zostały złamane. Ja powiedziałam, że idiotyczne zachowanie po prostu było. Pan uważa, że tak trzeba ze wszystkimi robić. Ma pan rację w tym momencie. Pan już też wydał wyrok, a domniemanie niewinności. Aresztowano podejrzanego, a nie bandytę, a nie winnego, a nie skazanego, prawda. Ma pan rację, poza tym ja manipuluję, bo wie pan skąd ja jestem. Ja manipuluję, ma pan rację. Jeran, to ciekawy temat do czasu Berlina, jak pan sądzi, czy nie ma tam relacji z Koreą Północną. Wie pan, tą z tą relacją z Koreą Północną jest dość ciekawa. Ja usłyszałem również że od e, pewnego Amerykanina, związanego oczywiście z wywiadem, chociaż nieoficjalnie, nie, to usłyszałem to w zeszłym miesiącu. W czasie rozmowy. Taką ciekawostkę, że Amerykanie już mają informacje w jaki sposób, na przykład niektóre przedsiębiorstwa Koreań, Korei Północnej zaczyna trochę kopiować Chiny, jak Rosjanie poprzez te przedsiębiorstwa Korei Północnej rozgrywają i inwestują w różne rzeczy, między innymi na terenie Polski. Legalizują ich troszeczkę, więc to też jest ciekawa rzecz. No, to jest ciekawa rzecz, proszę Państwa. O to powinno się zbadać, ale ja nie jestem wywiadem ani kontrwywiadem, nie mam możliwości, jakbym miał możliwości. O Kaszelek, niedługo umrę ścigany 70, ciesz się. Zdechnę i będzie, będzie pan tańczył na moim zwłokach. Albo poczekacie, aż będę albo poczeka pan, aż będę wisieć. No. albo będę wisieć, no i już. No. Także też ciekawe to jest po prostu. no Zobaczymy. Karalne niezawiadomienie, a Sławi czyli jest karalne jednak niezawiadomienie o czynie zabronionym. Nie, nie wiedziałem po prostu właśnie. No. Tak podmiotem ma pan rację. Jeżeli powiedziałem przedmiot, to się roz... przeliczyłem. No. To się, to się przejedzyczyłem, przepraszam. Dobra. Czy w Polsce można na legalo wziąć u zaświet, jest nie było Kaziroctwo Bartoszkowalskim? Nie wiem, no. Zarat Panie wroński, jak USA takie doznał, że za Polskę od 80. -tych. Proszę pana, a to co mieli nie nakładać? Wtedy to była walka dwóch systemów, byliśmy w innym systemie. Zaraz. Łukasz, pytanie do od tygodnia. To jest czy to przypadek, że generała na maszyka w połowie prawosławnym. Generała Czizmo jego? Nie, to powiem szczerze, że dla mnie to jest zaskakujące. W pełnym obrządku i to jeszcze na miejscu, które jest własnością jednego z oligarchów ukraińskich. No ciekawe. Czy według pana Anders Breivik, szansę zrobić na wodę najbliższym czasie? Co się ciekawe w Norwegii czasem może być ciekawe słowa poparcia, co o tym sądzi. MI907. Nie słyszałem poparcia jego czedów. Słyszałem natomiast problem. Słyszałem natomiast nie tyle poparcie, co jakby to powiedzieć... Co swoiste zrozumienie, bo to jest nie popiera się tego, ale w pewnym sensie rozumie się jako jednostka słabsza, to jest kwestia, czy ma szansę wyjść na wolność. Powiem szczerze, że wątpię, ponieważ ten system ma pewną ma pewne paragraf 22. Jak wyjdzie, to już na pewno nie będzie tym samym. W każdym bądź razie to, co zrobił Breivik jest idiotyczne, bo jeśli powiem szczerze, strzelał moim zdaniem nie do tych, co trzeba. Yy, wszyscy o tym dyskutują. A czy ktoś z Państwa przeczytał te 1200 stron tego bełgotu po angielsku? Bo ja przeczytałem. I tam jak akurat kopił i wklej niektóre rzeczy, trochę mein Kampfu, trochę innych bzdur, yy, trochę Biblii, trochę nawet Koranu na dobrą sprawę, więc tak się zastanawiałem, o co tam te wszystkim chodzi. To po prostu jakiś wariat był. no.

Panie Wroński, czy zgodzi się Pan ze mną, Krzysztofka, że USA boi się atakować Iran ze względu na Chiny, które bardzo dużo zainwestowały w Iranie, Krzysztofka? Nie. Nie dlatego. Znaczy tutaj już niektórzy uważają, że będzie wojna jakaś taka. Nie, nie, to nie o to chodzi. Bo ani Chiny nie zaatakują Rosji, ani Rosja nie zaatakuje Chin, ani Stanów Zjednoczonych, ani Stany Zjednoczone nie zaatakują z Iranem. Nie wiem, jeśli zaatakują Iran, to znaczy, że wszystkie te trzy, trzy gracze się pod stołem dogadały. Jak? Zobaczymy. No robi się coraz weselej. Tysiące protestujących aż turmuje parlament. Gruzja, służby próbują pana sytuację używać. Nie wiem, co się dzieje w Gruzji, ale wiem, że po posakasz na nam Rosjanie osadzili w końcu swojego. No naprawdę ciekawe. Jej, czego? Jej dylerki. Nie słyszałam tego, Merkel co Merkel mówiła. Nie, nie wiem o co chodzi, bo za tym chyba panu się coś pomyliło. Jej dylerki. Nie kojarzę. Co pan myśli na temat? Bo, no właśnie. Więc może pan jeszcze, panie Sławomirze, powtórzy, bo nie wiem. Podobno oprócz Ewa Stasiowska, Nie, nie podobno, to był sam jeden, prawda? Prawo Wojnowski. Dla mnie ważniejszy było wiele Kiszczak. Kiszczak miał w ręku służby. Poza tym proszę zauważyć, że Jaruzelski był na świeczniku, był zderzakiem. Kiszczak w tle, ale Jaruzelski bez Kiszczaka by nic nie znaczył od samego początku, od początku odkąd był źródłem i tak dalej. To jak się, prze, jak się proszę, sobie nawet w Wikipedii otworzyć paralelnie życiorysy tych dwóch panów, podzielić ekran na pół i poczytać razem życiorys. Bo tak to się robi. To zobaczycie Państwo, że. Kto kogo ciągnął. No. Będzie dość ciekawe. Kto kogo gdzie plasował, a potem kto kogo, kogo ciągnął. Karol Narodowiec. Ten samolot strzelił Ukraińców, są w walkach i nieolżymiu dają na Rosję. Proszę pana, nie wiemy kto zastrzelił. Znaczy nie wiemy. Bo oni doszli do wniosku, że jednak obywatele rosyjscy. Wątpię, żeby Rosja o tym nie wiedziała. Rosji też był potrzebny tego typu pretek, żeby pokazać, co będzie, jak będą ładować w Ukrainę po prostu. Na dzień dzisiejszy Iran to, to taki test po prostu. Tam jest właśnie, to jest właśnie w tej chwili poligon trzech mocarstw. Kiedyś Wietnam był poligonem dwóch mocarstw. Laos, Kambodża to samo. A teraz, no. Edi, Edi. Ja nie powiedziałem, a powiedziałem strzelał do tych, co trzeba? Nie, do, do nikogo nie powinien strzelać, przepraszam, powiedziałem źle, strzelał nie do tych, o których znaczy, skróciłem. Chodziło mi o to, Zaraz powiem o co. Według całej tej książki, którą on napisał, tego całego tym manifestu, wynikało z tego, że jego głównymi wrogami byli muzułmanie. W związku z czym strzelał nie do swoich wrogów. Ja wiem, że to takie konkretne tłumaczenie, ale nawet on chyba bał się wystąpić przeciwko muzułmanom tak na dobrą sprawę, uderzył w sp coś, co jest najsłabsze. Bez sensu, i o to mi chodziło, do nikogo nie powinien strzelać. Ścigany się wziął, mieszka pan w baraku parterowym, a co to pana obchodzi, gdzie mieszkał? No. No. Także proszę mi wybaczyć, bo mogłem się pomylić po prostu. Yy, mogłem, yy, skróciłem to troszeczkę. O to mi chodzi. Yy, jeśli po prostu, jeśli, po, jeśli przeczytamy cały ten jego manifest, to nagle się zorientujemy, że wybrał cele, nie te, które założy, które powinien sobie, powinien wybrać yy, według, według własnej tej. No. Rozumie już pan? Zgadza się pan z odpowiedzią? O to chodziło? Gdzie pan jest? Bo powiedziałaby jakąś głupotę, no. Szanowny, kiedy w sumie ta wspólnota chodzi się chociaż w kwestiach, de, jakie ugrupowanie polityczne, gdzie tam. Ja wolałbym nie atakowano Iranu, bo to oznacza dogadanie się z Rosją, bo żeby był podział Ukrainy jako układ Rosji USA, dla nas to nie byłoby dobre. Tajny przyjaciel, to już jest dokonane. Tak się dokona, pod jednym tylko warunkiem, że my staniemy na wysokości zadania i w tym momencie staniemy się pewnego rodzaju siłą sprawczą tego układu, bo bez naszego terytorium ten układ nie jest możliwy któryś z tych krajów musi. Nie chodzi, żeby wziąć, ale my możemy w tym momencie skorzystać z tego bardzo mocno. No gdzie ten pan, bo powiedziałem rzeczywiście i wycofuję się z tego na tej zasadzie, że skróciłem, bo to o to mi chodziło właśnie. Tak, popieram fundament istnienia państwa, czyli prawo, bo prawo jest, państwo takie jest, no, powinno tak być. Primo Polan, co oznacza dla Polski wybór Policja Dostoiwska? Nic nie oznacza. Naprawdę nic nie oznacza, proszę mi wierzyć. Dla Anglików... Co oznacza? No to wszystko zależy, co im powiedzą Amerykanie, Anglicy, po Brexicie muszą również znaleźć się. O tyle tylko, że cały ten układ rozbijania tej niemieckiej Unii Europejskiej, bo tak to jest, bo to rzeczywiście jest układ, bo to rzeczywiście jest pewien klin. Ameryka z, w pewnym momencie się zorientowała, że Unia Europejska sta razem z Rosją może stanowić bardzo potężnego przeciwnika, więc należy to rozbić. Tak uważam. Co mamy dalej? Zapytajmy męża świętego pamięci Barbary Blidy, czy bułował się brutalność, bo zresztą to nim. Ja nie wiem, jaka to była brutalność, czy nie, no więc. Elohar, co pan sądzi o słowach Putina, że Rosja jest dwa kroki przed konkurentami? Jestem ostatnią osobą, która będzie niedoceniać doceniać Rosji. Nie będzie, będzie nie doceniała Rosję. Z wielu powodów. Po prostu również wiem, że w niektórych Rzeczach takich jak na przykład prowadzenie wywiadu, czy kontrwywiadu, czy w ogóle prewencji kontrwywiadowczej, oni są naprawdę dobrzy. Również w sensie wojskowości też są nieźli. Natomiast Putin trochę przesadza. No co ma powiedzieć? Dwa kroki przed kim? Przed kim ma dwa kroki? To znaczy co? Ma wyżej satelity? Mają broń na barsie? Uzbroili księżyc, pomalowali na czerwono, Amerykanie malują Coca-Cola, no więc nie rozumiem zupełnie o co chodzi. Czy według Pana Polska ma jakąś dalekowzroczną wizję polityki zaleconej interes Polski? Pani Ewo, Ewa Sidowska. To jest bardzo ważne pytanie i bardzo mądre. Powiem Pani dlaczego. Mówię od dawna. Nie. Nie ma. Absolutnie nie ma. To widać. Inaczej nie robiono by takich błędów typu wysyłanie jakiejś komisji po coś, co oni Rosjanie nazywają wrakiem. Nie doprowadzana do sytuacji, w której pan Czaputowicz mówi, że jakaś komisja spraw wspólnych podała i tak dalej, jakieś bzdury. Nie, nie ma żadnej dalekowzrocznej polityki. Jedyną polityką jest zadzwońmy do Amerykanów i tym jestem przerażony po prostu. I tym jestem przerażony. Ścigany, dziwię się, że 1200 osób ogląda do tego pana. Ścigany 70, ja też się dziwię. Jeszcze pana ścigają? A, Paweł, to ty jesteś? Jak tam w Wiedniu? Ale to zdaje się Paweł uwolnić cię od swojej osoby. Przykro mi. No mniej więcej, gdy wskaz, Tak się obawia po prostu. No. no właśnie. E nie, już pisałem, że. Aha, sorry, bo nie wiedziałam po prostu. No to chodzi, w ten sposób mówimy po prostu. Krzysztofka, Panie Wroński, pytanie z strony, Czy powinniśmy zaufać Trumpowi? Pytanie z Pytanie jest w ogóle. Wie pan? Proszę powiedzieć. Proszę pana. Proszę się nie obrażać. Oleg Wąsrykowski. Za. Pod pewnymi warunkami. A o tym kiedy indziej. Powiem wprost. Panie Krzysztofie, co to znaczy ufać prezydentowi obcego państwa? Co to znaczy zaufać? Czy w polityce międzynarodowej, szczególnie jeżeli ma się do czynienia z mocarstwem globalnym, superpower, jednym czy drugim, czy trzecim, jak które powstaje na naszych oczach, istnieje coś takiego, kategoria jak zaufanie? Nie, i, te, i tylko interes. I trzeba się przed tym interesem zabezpieczyć. Trump jest reprezentantem określonej linii politycznej. Tą linię widać i możemy tą linią pójść albo nie. Ale mieć zaufanie, co to znaczy? Przecież Trump jest, nie, Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i on jest patriotą Stanów Zjednoczonych, a nie Polski. Wszystko, co robi prezydent Stanów Zjednoczonych, robi dla dobra i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo tak mu każe jego własny kraj, konstytucja, jego własna moralność. No, właśnie. Marinda, dlaczego nie możemy zakopać to z Rosją? Przecież jesteśmy słowiańskimi braci, mają swą logikę. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Oczywiście, no Pierwsza rzecz. Po pierwsze, kto ten topór wykopał, bo ja nie widzę, żeby jakiś topór był wykopany. Rosja i tak nie będzie kupować naszych jabłek, nawet jeżeli wyba... nie, nawet jeżeli powiemy, że dobrze Katyń zrobili Niemcy, no dobrze, wyście nie było 17 września, zgodzimy się na wszystko, jesteście kochani, wspaniali i tak nie kupi naszych jabłek. To jest raz. To tylko młodzi, naiwni ludzie tworzący dziwne partie polityczne uważają o haśle, który uważa, że będzie nośne bzdurnie totalnym po prostu. Którzy mają teraz problem, niestety, tylko oni mogą w to wierzyć. Po prostu. E, I już. Natomiast. E, Damian Kwieciński, przy... zapamięta pytanie, później odpowie. To jest pierwsza rzecz, panie. Druga rzecz. Czy jesteśmy słowiańskimi braćmi? Tego nie wiem. Ja wiem, że z pan slawizmu, że. Wszyscy Słowianie są wspaniali, są braćmi, ale najbardziej słowiańscy ze wszystkich Słowian są Rosjanie, tak oni uważają, bo oni są najwięksi, oni nieśli tutaj po Słowiańszczyznę, co jest bzdurą w ogóle. To jest raz. A po drugie mamy wspólną historię. Tak mamy niestety wspólną historię. Historia ta polega na przykład na mam wymieniać daty 1782, jak tam było? 1000, wszystkie trzy rozbiory Polski, później 17 września. Jeszcze obława augustowska, parę innych rzeczy. To taka jest nasza wspólna historia. Taką mamy wspólną historię, proszę Panią, Proszę zobaczyć. Porównać sobie. W tym 120, 123 lata niewoli I naprawdę niezłych powstań, niezłych prześladowań w tym momencie. Właśnie. I teraz tutaj Pan Damian Kwieciński. Panie Piotrze, jak to jest, że w prl była kara śmierci, Ludzie byli skazywani i problemu nie było. Był. Przypomnę, afera miasta. Skazanie pana Ławrzowskiego na karę śmierci, której nie powinien dostać, to było czysto politycznie wykorzystywane. Pan mówi w PRL-u o czym pan mówi. A całe lata 50., lata 40., kiedy kara śmierci była stosowana naprawdę do niszczenia wszystkich tych, którzy się sprzeciwiali komunizmowi, być może w latach 70., 80. było już inaczej. Tych pomyłek nie było, ponieważ tych kar śmierci było mało, ale również tego typu przestępstw było mało. Powiem szczerze, nie było aż takiej, nie wiem. Może dlatego, że nie było internetu, czy coś i te wyroki, które wykonano, były wykonywano rzeczywiście na tak zwanych bestiach. Rzeczywiście, bestiach. No. Nie wiem. Ja chcę przypomnieć tu wszystkim tym młodszym i starszym, że jednym z głównych postulatów Solidarności, walczącej z komuną, obalającej ten system i tworzącej nową Polskę, było zniesienie kary śmierci. Stali młodzi ludzie z Solidarności z portretami Wałęsy i mówili z petycjami znieść karę śmierci. Prawda. No więc właśnie, to jest to Czy zna, czytał pan zapiski Sierowa? Nie, nie czytałem zapisków Sierowa Czytałem, tylko fragment tam jest I wcale nie jestem piękny Pan przestanie Mordy sądowe czelazygnął Riverta. No właśnie o tym mówiłem, więc nie można tak mówić. Pan, pan, który zadał pytanie jest pewnie młodym panem i mówi pan o czasach prl o, tych, o, o końcówce, od połowy lat 70-80, no tak no, w latach 70. kto został skazany. Powiem Państwu jedną rzecz, Karol Kot, słynny Karol Kot, nie wiem czy wiecie, bardzo ciekawa sprawa. To był jeden z niewielu przypadków rzeczywistej psychopatii. Autentycznej psychopatii, klasycznej zresztą, człowieka pozbawionego całkowicie uczuć, w dodatku jeszcze behawioralnie przystosowany do tego, on mordował ludzi, planował. Wyrok został wykonany w latach 60. -tych. Został skazany na karę śmierci za to, bo to był masowy morderca, taki Ted Bundy Polski, ale dzisiaj by nie został ten wyrok wykonany. Ja też uważam, że o człowieka powinno się, ale wtedy psychologia była inna i psychiatra na innym etapie, raczej zbadać, co powoduje ludźmi w ten, tego typu działanie. Natomiast Markwicki czy reszta, no to. To były takie wyroki, no więc o co chodzi. Tylko proszę mi nie mówić tutaj, nie jechać filmem Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu, film mądry, dobry, ale bez sensu. No, no właśnie, o 30. Bartoszkawa, właśnie o tym jeszcze nie powiedziałem, a wystarczyło te, z tych stosunków polsko-rosyjskich, tak prawdę mówiąc, to większość to była, y, raczej byliśmy niszczeni, podbijani, represjonowani przez Rosję, więc dajcie sobie spokój z tymi stosunkami. Uważał pan, że Iran może stać się polem wojny konwencjonalnej, czy raczej będą to dalekosiężne sankcje gospodarcze, finansowe ze zniszczeniem infrastruktury krytycznej. Elokarz to raczej to drugie, w wypadku wojny konwencjonalnej, no chyba, że znowu jakieś prywatne armie się tam pojawią, ale to wtedy musi i chińska armia łączyć. Przypuszczam, że to będzie raczej coś w rodzaju doprowadzenia w Iranie. Tak jak Amerykanie chcieli zrobić w Libii, czyli atak rakietowy, atak na infrastrukturę krytyczną, ataki różnego rodzaju komputerowe dzisiejszymi środkami walki plus zaktywizowanie jakiejś opozycji. Problem tylko tym, że w Iranie nie ma opozycji tutaj Amerykanie mają zgryz. No ale zaraz Markwicki ja znam osobiście człowieka, który wsadzał Markwickiego i to jest nieprawda. To, prawdą jest to, że on rzeczywiście to zrobił. Tam niestety policja też popełniła błąd ze względu na to, że on był pierwszy. No. Co mamy? Co mamy, co mamy, co mamy. No, wykonany za aferem jest dobrze, to też jest właśnie. Matagoras, ja wiem, ja nie chcę dyskutować, sam mam z tym problem. Bo powiem szczerze, w wypadku śmierci tej 10, zabójcy tej dziesięcioletniej dziewczynki, w, z, tych, z tego typu motywów, jeśli to zostanie udowodnione, jestem za karą śmierci dla niego, a nie trzymaniem go na kosz podatnika w więzieniu. Jestem. No i co? A za z morderczynią Tomka Jaworskiego? No właśnie. Znaczy ja zasłużył na śmierć modował od małego, małe dzieci. Darek Piorecki, nie tak dużo tego było. Nie, 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 chodzi o to, że to nie jest tak, że nie zasłużył. On zasłużył, tylko że według dzisiejszej psychiatrii nie zostałby skazany i kiedyś pewien znany psychiatra mówił na ten temat, że dobry to byłby materiał do badań nad zachowaniem ludzkim, ten facet. Rzeczywiście, bo rzadko się zdarza tak klasyczny przykład pewnego schorzeń psychicznych, taki wręcz kliniczny. Morderczyni Tomka Jaworskiego, jest. No, a ja wiem o tym i o tym wszyscy zapomnieli. To właśnie. No, no właśnie. Jak ważna jest stabilność władzy w kraju w kontekście ewentualnych błędów wojskowych i gospodarczych z Amerykanami? Sechaj e, Najprawdopodobniej Amerykanie. No dobrze, niech będzie. Wiem o tym, że Amerykanie dokładnie przeanalizują i analizują zawsze i przeanalizowali sytuację polityczną, jaka jest w danym kraju. I pewne wzorce zachowań politycznych. Doszli do wniosku, że jeśli mają w tej chwili, a się im spieszy troszeczkę, budować to, co mają budować, musi być pewna stabilność władzy. Musi być. Ponieważ u nas każda zmiana powoduje całkowitą wymianę administracji państwowej aż do szczebli najniższych wykonawczych. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś kto to wszystko spina i trzyma. Oni o tym wiedzą. A to zawsze przeszkodzi, bo kolejne ekipy trzeba na nowo wprowadzać, a nie ma na to czasu. Rozumiecie Państwo? Tak to niestety jest, ja to ja praktykowałem to na wywiadzie właśnie, niestety w Wywiadzie. często tak bywało. Mówiąc w skrócie. Ofi, a Ty ja słyszałem o tym, a może pani mi jakiś albo pan podać jakiś link do tej border, czy tego Tomka Jaworskiego, bo chciałem to zobaczyć, bo to jest w ogóle coś strasznego, jeśli tak będzie. Nie, dlaczego pan przeprasza? No, czy pani, to, to jest właśnie. No. Jak to się stało, że za dzieci nie są bezpieczne policjanie? Malinda, a dzieci były bezpieczne za tych? Większość spraw praw pedofilskich, które się działa, działy, w tym wypadku pewnego pana również, o którym mówimy, była za PO. No i co? I co? Czy wspiera PiS? Nie, oni nie w ten sposób wspierają PiS. Oni po prostu w tym momencie potrzebują, co od nas zależy. Tak, to jest również i dla mnie pewnego rodzaju. O, Mirko Ganek, wroński pierdolisz farmazony, tak powiedział. Ma pan rację. Zgadzam się i dziękuję panu bardzo za udział w programie. Brawo dla pana. Wygrał pan, wygrał pan. Dostanie pan coś. Tylko nie wiem co. Albo w coś. Też nie wiem co. Różnie to bywa. A, ten od rektorki. No ja wiem o tym, no właśnie. To to wszystko chodzi. Dlatego mówiłem na początku, no. Na temat właśnie równości prawa. No. Dobrze, macie jeszcze państwo jakieś pytanie? To ja już skończę. Nie do końca jestem do, do tego, że tak powiem, no. Ale fajnych rzeczy się nauczyłem przynajmniej, no. Ciężki ze mnie facet, ale Ciężki ze mnie facet do nauki na starość, ale właśnie. Zaraz, zaraz, pani matko. Odkryłem pani, bo pani tutaj babcia kurka. Pani wręcz to obraża pani. Zapisy są chyba. Nie, nie, nie. Te sprawy wszystkie pochodzą z czasów PO. Za PO byli też w pełni kryć. Więc o co chodzi? Roman Pawłowski, brawo od, ale kto? Lokary, czy podczas władzy wywiadzie spotkał nie znali żadnego języka obcego. Czy uważa Pan, że oficer oficer wywiadu powinien znać język obcy, jeśli jest na przykład analitykiem? Proszę pana, w tej chwili nieznanie jakiegokolwiek języka obcego, szczególnie u analityków, nieznajomość angielskiego, przede wszystkim to nie będzie wykonywał swojej pracy. Wbrew pozorom, bo samo AHK i same niektóre rzeczy, wiele materiałów jest naprawdę w języku angielskim, nawet jeśli nie pochodzą z wielkiej, z, nie pochodzą z krajów anglosaskich, to jest raz, to jest konieczność. A Pierwsza część pytania. Tak, tak. Byli nawet szefami tych instytucji i nie znali żadnego obcego języka. No i co pan na to? Ja używam wulgarnych słów? Nie, ja nie używam. Ktoś mi tak powiedział po prostu tutaj, więc zacytowałem po prostu. By... Ribertane. Kto nagrodę durnie KHT, bo nie wiem, ja? Arwia, to nie ja używam, to do mnie użyto słowa, więc powtórzyłem, no, po prostu. E, panie Bułgowniku, jak zdrowie, Krzysztof Eskes. Dziękuję, no jeszcze dobrze, do, dobrze, dobrze, dobrze. Ustawodawca strasznie się martwi, że dobrze, no. Jeszcze żyje ku przerażeniu ustawodawcy. Jeżeli morderca ucieknie w chorobę, to czego się dzięki temu dowie? A jeśli morderca wie, że grozi mu kara śmierci, to taką prawdę dzięki temu odkryje? Nie wiem. Matagora to jest są rozwiązania filozoficzne, nie na, ten, nie na ten program. Nie teraz, proszę, po prostu. No. Jak to jest, że Rudkowski się angażuje w morderstwo w Borowinach i znów się lansuje? Damian Kwieciński, ja się nie chcę opowiadać. W ogóle to się stała jakaś paranoja. Kolejna, przepraszam, pamiętacie Matkę Madzi? Ja nie rozumiem, co się stało. Społeczeństwo potrzebuje czego? Igrzysk, ofiar, stosów. Straszne to jest. No. No właśnie. Ryszard Bigos obejrzałem ten serial. Czy mi się podobał? No. No. Sanfuzin, czy polscy politycy powinni być bardziej szkoleni? Przede wszystkim, bo oczywiście, że tak, ale nie przez generała, przez tych, którzy wiedzą, co to jest kontrwywiad, tylko pan to powie politykom, politycy są lepsi. Politycy twierdzą, że Ludlum pisał inaczej niż to właśnie i oglądali również stawkę większą niż życie, więc wiedzą wszystko. No. Marlinda, proszę nie pytać mnie o takie rzeczy. Czy ma pan świadomość, że używa pan sformułowania po prostu coś? Joderek, Mam po prostu. Ja lubię używać słowa po prostu. Proszę Pana, to nie jest kanał zawodowca. Ja powiedziałem wprost. Nikt tu nie musi być. Ja mówię normalnie, spokojnie, potocznie. Nie interesuje mnie to. Jeżeli komuś się nie podoba, no to niech sobie idzie. No, po prostu. Po prostu, po prostu, po prostu. To już jest 200 razy. Jak dojdę do 200 razy, pan da znać. Cywila wieszać wojskowego grocza, a rosyjski nie był. To no zaraz, to tysiąc, o co chodzi. No, ktoś mnie pytał o żadnego, więc powiedziałam, przynajmniej angielski. Teraz się nikt nie uczy rosyjskiego, niestety. A szkoda, ludzie się obrazili na rosyjski. Zresztą w pewnym okresie uznano tych, którzy, e, którzy, uznano tych, którzy zdają rosyjski za szpiegow. Takie tak, ja też znałem, takie rzeczy, że ci, którzy dają rosyjscy, to są podejrzani, niestety. Hubert Przybyszewski w najbliższym czasie zrobię coś o kulturze. A tak naprawdę to powiem szczerze, że widziałem bardzo dobry film. To mniej więcej też o czym mówimy. To jest zaraz koniec. Zaraz, jakby tu Państwu powiedzieć. Poczekajcie, poczekajcie, bo gdzieś go tu mam. A czego ja wyrzuciłem? Nie, to się nazywało Koniec. Kurczę. No nieważne zapomniałem, jak to się nazywało? Oj kurczę, ty... chodzi o to, że to jest koniec rajów i nazwa miasteczka amerykańskiego. Chodzi o małe miasteczko amerykańskie, w którym nigdy w życiu nie było żadnej zwole. Tam jest jedno świetne zdanie. Nie możesz udawać, że świata wokół nie ma. Świat i tak ci już zauważył i wszedł tutaj kapitalne. To jest po prostu co ja mówię. Nie ma ludzi, którzy mówią, mnie nie obchodzi polityka, nie interesuje, nieważne. Polityka interesuje się każdym, nawet tym, który się nie interesuje polityką. No. Jakieś przemyślenia o generale Skaliskim, Margańskim, Karpińskim? Jeszcze nie, Henry Dex. Tak się składa, że tutaj jedną z, jedną z tych osób znałem, no. Te 1100, chodzi o szefów wywiadu sprzed lat. Szefów wywiadu? Nie. Większość szefów wywiadu znała no oczywiście poza rosyjskim, bo to rosyjski był w szkole, znała również angielski, niemiecki czy francuski, to zależy na jakim kierunku byli. No, ja się francuski chyba pamiętam, na przykład, czy piski, oczywiście, angielski, na tej zasadzie, tych, co ja pamiętam. Natomiast wie pan, no, no to rosyjski znaliśmy wszyscy, bo się uczyliśmy w szkołach i na studiach. Oczywiście, że tak. Natomiast. Potem niestety znałem osobiście szefów i naczelników i zastępców wywiadu, których nikt nie zdał, a w jednym okresie zdałem całą, była cała góra wywiadu, która i to w okresie przedpisowskim, która nie zdała żadnego obcego języka. ale dla jednej z tych góry to nawet Polski był językiem obcym, no ale to. Najmniej ważne. Karolina Wacza, gdzie pani chodziła do szkoły, bo nie wiem? No, do czego to dotyczy? Mi mnie, mnie. A, już kojarzę. To to, celebrytkan. No, to też paranoja, że to się pozwala. Panie Ugoniku, jak patrzę na polskie służby zapisu i podwójne, to w ogóle dwójka przedwojenna wiatrowi. Wiatr z Gicałszy, żeby się. No, nie tylko sama, to się Ja jeszcze w grobie nie jestem. No. Ja ocierski. Eto, krasiwy język. Chyba przywyższewskie. Język jest piękny. No ja przecież Mistrza Małgorzata mam. I ten serial Mistrza Małgorzata też mam i go oglądam po angielsku albo po rosyjsku. Znaczy po polsku albo po rosyjsku czasami, bo bardzo lubię. Oczywiście ja nie mówię już po rosyjsku dobrze. Długo nie używałem tego języka. Raczej, to znaczy, bardziej biernie w tej chwili. Rozumiem, czytam wszystko, słucham, ale to właśnie tak to jest. Co mamy jeszcze? A mi babcia. A dobry wieczór panu, Co pan powie o założeniu na Plata, Czy to dobry pomysł? I ja 12 bok. Proszę pana. Dobrze. Dziękuję za to pytanie powiem szczerze. Bardzo się cieszę. Bo nawet miałem o tym powiedzieć, tylko zapomniałem. To już będzie ostatni temat. Dobra, bo ja jutro rano wstaję, także bardzo rano i chcę jeszcze trochę sobie tutaj poczytać coś tego. Proszę Państwa. Istnieje coś takiego jak Helmegist Heritage. Czyli coś w Wielkiej Brytanii, co jest, nawet jeśli jest prywatne i wejdzie do muzeum, bardzo często staje się dziedzictwem Wielkiej Brytanii, czyli królestwa. Każde państwo na świecie pewne swoje rzeczy i wartości stara się upaństwowić ze względu na prowadzenie określonej polityki szanowania swojego własnego dziedzictwa i tym dziedzictwa historycznego. Tak uważam. Nie rozumiem sporu o to, ponieważ Westerplatte nie jest tylko i wyłącznie do, nie należy do Gdańska, ale do całej Polski, ponieważ tu zaczęła się II Wojna Światowa. I przypominam, że Druga Wojna Światowa nie zaczęła się z wolnym miastem Gdańskiem, tylko z Republiką Rzeczpospolitą Polską. Gdańsk był pretekstem, tak jak korytarz. Uważam, że warto, żeby państwo jednak stworzyło coś w rodzaju. Chcąc stworzyć skuteczną politykę historyczną, ja przepraszam, że ja się tak zachowuję, czasami robię głupie miny, no ale tak jest, no taki już jestem, proszę państwa. Stworzyć właściwą politykę historyczną, powinno dbać o to, co jest podstawowym elementem tej, poli tej polityki, a więc o miejsca pamięci narodowej. Nie mogą mierzyć pamięci narodowej do samorządu tylko powinny, bo w naszym interesie to jest. Tak samo edukacja nie powinna zależeć generalny zakres edukacji na przykład historii powinien być dyrygowany przez państwo. Tak też jest na Zachodzie. Powinno się uczyć określonych rzeczy po prostu. Dlatego uważam, że pani Dulkiewicz się bardzo mocno myli. I powoływanie się na przykład na Stalina i upaństwawienie tych muzeów chodziło o przejęcie dworków, które mogły być muzeami na przykład, co innego zupełnie, jest nie na miejscu. Ponieważ nie mówimy o jakimś prywatnym muzeum lalek, ale mówimy o czymś, co wpłynęło na prawdę, na historię wieku XX i historię świata wpłynęło w sposób bardzo znaczny. Nie, ponieważ od Westerplatte zaczęło się to wszystko. Zaczął, bez Westerplatte nie byłoby 17 września, nie byłoby Jałty, nie byłoby tego, co dalej, nie było prl Solidarności, i tak dalej, proszę Państwa. Jest to ciąg historyczny. I uważam, że to należy połączyć. Więc zupełnie nie rozumiem tego, o co w tym wszystkim chodzi. Rozumiecie Państwo? Nie wiem, czy się Państwo zgadzacie, czy nie, ale tak uważam. Wiecie co, tylko tchórz nie przedstawia się. I tak jak w ten sposób żegnam pana. No. A nie. Nie, 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 nie. Zaraz co tam jest takiego? Nie, nie, ja palę, tylko tu nie palę, bo tu nie wolno palić. No właśnie, ja nie rozumiem zupełnie tego wszystkiego. Tym bardziej, że Westerplatte było w sumie nie należało do wolnego miasta Gdańska, więc zupełnie nie rozumiem o co chodzi. Było to przecież placówką Wojska Polskiego, a nie wojska Wol wolnego miasta Gdańska, prawda? Prawda? No, więc o co tu chodzi w tym wszystkim? No I to powinno dbać o to państwo, tak uważam. I już. Primo Polan powtarza, Mimeno strzelał, wie pan, t, to nie zawsze wszystko działa, no, w tym Ciekawie Ciekaw jestem, jaki część patriotów oni dostali. Krzysztof nie, jest wrednym określeniem, idiotycznym, kretyństwem. To jest zupełnie co innego. Anna Paprocińska, nie oceniam zdolności intelektualnych pani Długiewicz, oceniam to, co ona powiedziała. Uważam, że to porównanie ze Stalinem, i z dekretami stalinowskimi było nie na miejscu, bo to nie o to chodzi. Oni chcieli przejąć prywatną własność, a tutaj chodzi, to nie jest prywatna własność. Tu chodzi jednak rzeczywiście o w pewnym momencie scalenie. Jeżeli chcemy prowadzić politykę zagraniczną, powinniśmy scalić te rzeczy. Ja powiedziałem, Her Majesty's Heritage, ale to samo jest w Stanach Zjednoczonych. Coś ma jednak znaczek federalny i stanowi muzeum. Nie. Dbają o swoje różne rzeczy. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za dziś. Zaraz do Tełogorskiego Niemcy nie pozwalają wyciąłmy tam Herman Heroskiego tukle... Oczywiście, Konfederat Balski, przykład Niemców, proszę bardzo. To no, się jest bardzo ważne. No. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że nie że Nie mnie, ale nadal powtarzam, że jest prawo. I to sąd wskazuje. A nie dziennikarze, nie policjanci, nie prokuratorzy. To sąd skazuje. I dopóki ktoś nie jest skazany, nie, jest, nie można go nazwać winnym, nawet jeśli mamy stuprocentowe dowody. To jest podstawowa zasada prawa, podstawowa zasada, na, którą jest EU, na której stoi Europa, przynajmniej stała. No, i tak to wygląda. Dobrze. Dziękuję Państwu. Dobranoc, no i już, no i co? No i do następnego razu, kiedyś będzie. No, powodzenia, budowlanka to niezwykła, kreatywna praca. Może dawać przyjemność z tego, co się robi. Wiem, bo pracowałem. Proszę pisać koluba 2. Ja wiem, no, ja też, tylko ja tu bardziej przeszkadzam niż pracuję. No, Matagora, świetne określenie. Dziękuję bardzo. Dobra, a wiecie co. Puszczę wam jedną piosenkę. Dobra, dawno nie puszczałem. Krzysiek, nie mam kontaktu z Krzyśkiem. Nie wiem, co się z Krzyśkiem stało i dlaczego. Jestem trochę zły na Krzyśka, bo miał skończyć. Ale ja chcę puścić Wybrańców Katów. Moim zdaniem ta piosenka jest jedna z lepszych, jakie nam się udało. I chcę puścić Wybrańców, to tak po tym. I może nareszcie przestańmy za wszystko przepraszać. To jest prawda. Także na koniec puszczam to. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę. A my za wszystko, za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dilem. Za to, że to jest klęczą, moje słowa, ale nie przed nami. Krzysiek Warkowicz śpiewa i gra. Prezydent... Jak mnie ogląda, to razem musi odezwać do mnie, bo go zastrzelę. Oczywiście to był żart my, my zawsze przepraszamy miliony grobów. Przenosi go czaszki Przez telefon. Wiszczone co dzień pustymi słowami. Wybranych z katów, jadowitej łaski, a my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi, Gniemy walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego nakrana, już nie, nie miałem zmieni. Cierpliwości, zwariowałbym. A inni dostaną medale. Sikan nie. Nigdy. De facto nie wiem. Być może. Zobaczymy. Może coś ofirmowa. Kronika 13. Ja usiłuję Krzysztofowi przekazać, a on kurde mnie olewa. Zapomniał o mnie po prostu. też kawa, nie wiem, no, albo jutro, albo pojutrze, może raczej pojutrze, nie no, trochę lżejsza. Wiecie Państwo, jak Krzyszkowi opisałem solo słowami, i on to nagrał, i on to zrobił. Komponował, a ja mu opisałem słowami to sola. Ciągle czekamy. Niektóre nie były cenzuralne, Na uznanie ale świata być. i dla honoru poświęcamy życie. Lecz kpiący śmiech to nasza zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników, i kupców naszych ciągnie przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać katakrzykiem. I nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy, wciąż go przepraszamy. Dobrze, właśnie się skończyło. Także proszę Państwa jeszcze raz dziękuję Państwu. No i dobranoc. Do następnego razu. Może jutro, może pojutrze. Będę zawiadamiał jednak i na Facebooku i na tym, bo tam czasami coś jednak skomentuję, bo trochę powiem szczerze, kontakt z ludźmi jest dla mnie w tej chwili bardzo ważny. Także dziękuję i dobranoc. Do jutra, o ile jutro nadejdzie, teraz muszę zatrzymać ten stream. Zatrzymuję. Dobranoc.